wieje wiatr, są zamiecie. O, jakiś człowiek tutaj, ale renegat. Ogólnie nie jest dobrze. I do tego Bjornfjell jest zamknięty całkiem. Także zobaczymy, co z tego będzie. Update sytuacyjny jest taki. Bjornfjell jest zamknięte, czyli przejście graniczne do Norwegii. Zakładamy łańcuchy tutaj z takim Polakiem. No i czekamy, aż otworzą. Czekamy na informację, że otworzą. Takie czasami są zawieje i zamiecie, że świata nie widać. Widzicie zresztą tu nad tym czołgiem, jak wieje. A przy okazji stoję za czołgiem. Pierwszy w życiu konwój na Bjornfjell. Także jestem i podniecony, i zesrany. Przyznam się szczerze. Zobaczcie, to jest konwój. I posłuchajcie. To są łańcuchy. Zobaczcie, tu nie ma żartu. Widzicie, jaki wyfrazowany jest ten lód? Śniegolód, nie wiem jak to nazwać. No coś takiego. Zobaczcie. Widzicie to? Coś strasznego. Zobaczcie, a raczej posłuchajcie, jak łańcuchy się kleją. Podjeżdżamy tutaj na granicę, będę wjeżdżał. Tego trzeba wyminąć. Granicy zostajemy już, bo godzina po czasie, także dzisiaj trzeba będzie zastosować artykuł 561. A to chyba nie był mój kolega. Jesteśmy na granicy. Ja pierdzielę, jak oni tutaj są zasypani, patrzcie. Te budynki. Ja pierdykam. Zaś Bjornfjell zamknięty. Chwilę był otwarty, otworzyli i zamknęli znowu, zobaczcie. Granica jest znowu zamknięta, tym razem w stronę Norwegii. Znaczy wcześniej też była w stronę Norwegii, a teraz jest znowu w stronę Norwegii, bo po południu była po szwedzkiej stronie, teraz jest po norweskiej stronie, zamknięta na zawsze. No i stoją sobie tutaj auta. No ja i tak mi się czas skończył, tu jakiś wydruk popisałem jeszcze, bo czas został przekroczony. I idę spać, na razie. Poranny obchód samochodu, jest 6 rano. Śniegu trochę dopadało. Dobra. O kurde, ale jasno. Myjemy ząbki. Zjeżdżamy z Bjornfjell. Ty, Bjornfjell, stacja kolejowa w lewo. Ale fajnie powycinane równiutko jest. O, mój budzik. Zapraszamy do pracy. Dobra, wstałem. Oh,
chyba ciekawego, co? Jeszcze kilometr i będziemy na szóstce. A, tu jakiś parking, można sobie łańcuchy pozakładać. Godzina 13:05 i mamy zachód. Nech jego! To się nacieszyłem dniem dzisiaj, jeszcze krótszy niż wczoraj. Słuchajcie, cały dzień spędziłem, żeby rozładować ten towar, bo taki był poukładany, Włosi tak poukładali, że no, że tyle to musiało po prostu trwać. 9 km do jakiegoś promu przez te fiordy. No, tak wygląda droga. Słońca dzisiaj było 3 godziny, od 11 do 13, to nawet 2 godziny. Jadę już bez łańcuchów. Mamy plac do zakładania łańcuchów z powodu 11% podjazdu. Jest elegancko. O, przekłada się tu. Cyk. Dobra. A ten zapięty z drugiej strony to samo. Łańcuchy założone i dociągnięte. To straszny lód. To niestety uważam, że bez sensu było to zakładanie łańcuchów. Jakbyście też byli ciekawi, jak wyglądają porty. Bognes. Rumun chyba, z Intercargo. Tak. O, tutaj chyba kolega do wiosny czeka. Tablice pościągane. Z przodu miał jeszcze, zaraz zobaczymy co to. Zobaczcie, jak na fiordach na północy miły akcent polski. Z polskiej stoczni ten statek. Update jest taki, przepłynąłem promem. Rejs około godziny, a przy okazji to właśnie ten polski prom, wyprodukowany znaczy się w Polsce. No i oczywiście zakładam łańcuchy. No i tak, trzeci raz dzisiaj, prom już odpłynął. Walczymy, zobaczymy co to nas czeka. Podobno dwa bardzo ciężkie, długie i mocne podjazdy. O, ale Scania nie przerzuca biegu, przeciąga na power dałem. Także chyba jest tutaj coś na rzeczy. Ale mnie zarzuciło. Słuchajcie, wygląda na to, że mamy już tą drugą górę. Jest tu pod górę, że hej, sam lód, kurde, na tych łańcuchach nawet się ślizgam. No i wiecie, co wam muszę powiedzieć? Znalazłem plus tej północy, w sensie tej pogody teraz aktualnej na północy. Od 3 dni nie myłem ani lusterek, ani szyby, ani szyb w ogóle. Nie brudzą się tutaj szyby i lusterka na tym śniegu i lodzie. No to jest jakiś plus i to bardzo duży, bo to jest wręcz irytujące mycie tych lusterek po 5 razy dziennie w tym okresie, co teraz mamy. To jest chyba ten drugi, o którym słyszałem. Strasznie jest tutaj. Coś śniegu złapiemy, będzie lepiej. To był szczyt, bo prędkość wytracona, że hej. A tu jakiś ski center w lewo, to wypadałoby, że szczyt. 17, a jest jakby była pierwsza w nocy, tak ciemno. Nic dziwnego, jak o 13 słońce zachodziło. Słuchajcie, mamy dzień następny. Patrzcie. Widzicie, chciałem wam pokazać, jak to działa. Ładujemy ważny ładunek. A mianowicie dociążenie. Spotyka się to z waszą akceptacją. Taka forma załadunku. No mi się też to nie podoba.
ale lepszego pomysłu nie mam. Tutaj była cała zaspa aż do tamtąd, a teraz ta cała zaspa jest tu. Śnieg dojechał szczęśliwie, jakby ktoś się zastanawiał. Kurde, równo z podłogą. Jest tego już posprzątane. Zaczynamy załadunek. Koła nie widać, kurde. Mamy sukces, mamy kurwa sukces. Dobra, jedziemy na przystanek układać trasy. Ja pierdolę, co za dzień. Jest dziewiąta, jestem załadowany. Patrzcie, jaka amba Fatima. Wczoraj tu była zaspa, a dzisiaj nie ma. Trzymać, bo ją kardel mnie pokonał. Także zjechałem na dół, wykręciłem pauzę weekendową, okończył się czas tygodniowy i pojechałem dalej przez Saltwiele i mój rany. Ale jak to? Pauza weekendowa bez żadnych aktywności? Jak to bez? Zobaczcie. Znalazłem taki wiszący mostek w mojej aplikacji podróżnika. Na linach wisi. Jest nawet tutaj napisane. Jest tylko jedna osoba w jednym czasie na moście w trzech językach. Tak, zrobię wam z połowy jeszcze wrażenia. Wrażenia już na pierwszym metrze są super, patrzcie. Co krok tak jest. Widzicie to? Nieźle, co? Heh.
ranko. Dojechałem już do czwórki. Wyjechałem na czwórkę 50 km nad Sundsvallem. Także tu się chyba kończy ta trasa. W sensie pokazywanie tej trasy, bo to już nie będzie nic ciekawego. W okolicach Sztokholmu zrzucam te mausery, te puste kontenery. No i będę ładował coś pewnie na południe. Powiedziałbym, że sytuacja rano była bardzo dynamiczna. Rozładowałem ten towar, te mausery puste w Sztokholmie. No i teraz załadowałem już się w Norrköpingu. Zobaczcie, w Norrköpingu już jest wiosna. No tylko ja tutaj trochę zimy przywiozłem, ale tak generalnie nie będę się długo obracał, bo jestem na papierni. Załadowałem właśnie papier do Bolonii, do Włoch. I tak to wygląda. Widzicie? Ani tutaj nawet śladu nie ma, że to jakaś zima była. Jest jedyny ślad zimy, to jest minus 1 stopień Celsjusza i tyle. Także trzymajcie się, dzięki, na razie.